Siemaneczko, na kanale Do Roboty. Z pewnych źródeł dowiedziałem się, że w tym roku święta nie zostaną odwołane, więc trzeba pomyśleć o choince. A w dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak wygląda praca na plantacji choinek, ile trzeba czasu, żeby taką choinkę wyhodować, żeby urosła do takich rozmiarów, ta jeszcze nie jest za duża, i ile na tym wszystkim się zarabia. Jest ze mną pan Marcin, który jest właścicielem plantacji choinek pod Koszalinem. Tak, niestety choinki w Polsce, ładne choinki, rosną tylko w pasie nadmorskim. Tutaj panuje klimat nadmorski, łagodne zimy, łagodniejsze lata niż w centralnej Polsce, większa suma opadów. Łagodne lata, łagodne zimy, czy to jest biznes całoroczny? Drzewo rośnie cały rok. Mało tego, rośnie 10 lat, zanim je zetniemy. Sadzimy sadzonki, z reguły używamy sadzonek 3-letnich, 4-letnich. Te sadzonki sadzimy maszynowo i u nas na plantacji rosną jeszcze około 10 lat. Popatrzmy na plantację choinek troszkę inaczej. Jest to fabryka tlenu. Z grubsza można założyć, że dorosła choinka w ciągu całego swojego cyklu pochłonęła około 20 kg dwutlenku węgla. Jeżeli mamy 500 000 choinek na plantacji, to znaczy, że one pochłoną 10 milionów kilogramów dwutlenku węgla. Choinka naturalna w Stanach Zjednoczonych nazywana jest real tree, prawdziwe drzewo. Choinka sztuczna to jest fake tree, czyli podróbka. Zaczynamy od sadzenia 3-letnich sadzonek. Te 3-letnie sadzonki kupujemy w jednej z najlepszych europejskich szkółek. Jak ja to wszystko słucham, to ten biznes jest naprawdę oparty o wiele różnych odnóg, od powiedzmy zasadzenia tego drzewka, przez dbanie przez 10 lat, żeby ono je urosło. Więc ja teraz do wszystkich widzów mówię tutaj, żeby włożyć jeszcze większy szacunek do tego drzewka, który mamy w domu, bo to jest naprawdę piękna rzecz, którą widzimy powiedzmy raz w roku na święta przez 2-3 tygodnie, ale nie widzimy tej całej pracy, która jest włożona, żeby to drzewko wyhodować. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie te drzewa są wycinane. Tak jest. Natomiast wcześniej, zanim drzewa zostaną wycięte, już od sierpnia drzewa są sprzedawane, liczone. Na drzewach zawieszamy etykiety. Taka etykieta, która wisi na drzewie, pokazuje klasę. Dzięki temu możemy drzewo wycenić, możemy je wszystkie policzyć, możemy zawierać kontrakty handlowe. A wy sprzedajecie drzewa w Polsce, w Europie? My sprzedajemy drzewa do wielu krajów europejskich, praktycznie w promieniu 1500 km. Matko jedyna, to aż tak szeroki jest ten biznes, że w polskim mieście pod Koszalinem rosną drzewa, przy których ludzie będą świętować na przykład w Niemczech czy gdzieś jeszcze dalej. Tak, ale z drugiej strony również w Polsce sprzedaje się wiele drzew wyprodukowanych w Danii. Mamy połączony rynek i klienci mogą wybierać. I to jest maszyna na specjalne zamówienie do wycinki choinek? Tak. A, czyli nie wycinamy piłą? Nie. Zostaje dzięki temu niski pieniek. Nie niszczymy później na tym pieńku opon, ciągników, jeżeli robimy tu kolejne operacje. Podjeżdżamy, szczęki się zaciskają, drzewko spada. I te drzewka zabieracie dalej na przyszłość? Nie, to jeszcze robimy inne operacje z tym drzewem. I to jest tak wybiórczo, ten pan wie, którą ma wycinać? Wycina wszystkie choinki, które mają kartki. Choinki, które nie mają kartek, zostają. A tu piłą już co robimy? Obcinamy gałęzie, żeby choinka pasowała do stojaka. Choinka przed zasiadkowaniem musi 3 dni leżeć. Choinka tak musi sobie, po prostu, na wycięta. Odpocząć. Soki wszystkie, które krążyły, muszą się uspokoić i dopiero po tych 3 dniach możemy drzewo siatkować. Choinka musi odpocząć. To jest fajne stwierdzenie, że wycinamy choinkę, choinka sobie leży i 3 dni odpoczywa przed zapakowaniem. Mróz od dzisiejszego poranka umożliwił nam ruszenie pełną parą. Natomiast też możemy w tym momencie, kupując choinkę w supermarkecie, zadać sobie pytanie, jak to jest, że ta choinka już tam dotarła 1 czy 5 listopada. I ile aktualnie drzewek ma pan zasadzonych? Zasadzonych mamy około 500 000 drzewek. Plan na wycinkę w tym roku to jest 50 tysięcy. A ilu pracowników przy tej plantacji pracuje? Przez cały rok pracuje do 10 osób. W tej chwili w samym sezonie dzisiaj pracuje 27. Od poniedziałku pewnie będzie to grupa około 30 osób. To są pracownicy sezonowi, to są firmy zajmujące się wycinką lasów, tak zwane zule. Pracujemy przez 11 miesięcy w roku, mamy 2 przerwy, bezpośrednio przed świętami Bożego Narodzenia. A tu nie idzie się zgubić, jak ktoś już tak wejdzie w te drzewa,
i nie wie, gdzie wyjść, jak w polu kukurydzy. Cała plantacja podzielona jest na sektory, wszystkie kwaterki są ponumerowane. Bo ja patrzę, szukam samochodu i nie widzę, więc, więc dobrze, że mamy pana tutaj, idziemy do auta i przejeżdżamy dalej. Tak jest. Jak widać, w tym odcinku za dużo pracy tymi rękami nie wykonuję, bo pokazuję to wszystko pod kątem biznesu, czyli jak wygląda biznes plantacji choinek. Ponad 100 hektarów i naprawdę dużo pracy trzeba tu włożyć, żeby te choinki wyhodować. Ale myślę, że taki odcinek również wam się podoba. Ten cały teren, który jest tutaj ogrodzony, jest pana prywatnym terenem? Tak, to jest nasz teren. Kwestia tego takiego spinającego się biznesu, że sadząc takie choinki, czekamy 10 lat, żeby w ogóle wyjąć z tego jakiekolwiek pieniądze? Można pierwsze choinki pozyskiwać już w 6 roku. W 6, w 7, w 8, w 9, w 10 roku. Tak. Ale sam fakt opłacania pracowników przez te pierwsze 6 lat, zainwestowania w to pole, czy tam może pole jakieś mamy, ale zainwestowania w sadzonki, zainwestowania w pracowników, w całą infrastrukturę i pieniądze dopiero są na horyzoncie za 6 lat, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Pieniądze, które uzyskamy po 6 latach, absolutnie nie pokryją jeszcze kosztów. Także praktycznie 7-8 lat, pierwsze 7-8 lat to musimy dokładać do plantacji. I czemu pan w ogóle się na taki biznes, powiedzmy, zdecydował? No można powiedzieć, że zobowiązany jestem do spłacenia pewnego długu w stosunku do środowiska, ponieważ wcześniej przez 25 lat pracowałem w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ach, okej, to już wszystko tłumaczy. Z ciekawości, bo i mnie to ciekawi na pewno mnóstwo widzów. Siedział sobie pan na kanapie i pomyślał, założę choinki? No mniej więcej tak, aczkolwiek mnóstwo doradców mówiło w ten sposób. Wiesz, masz troszkę pieniędzy wolnych, zasadzisz choinki, nic nie będziesz przy nich robił. Przyjdziesz po 10 latach z workami, pozbierasz pieniądze, bo ci klienci przywiozą pieniądze, ty nic nie będziesz przez te 10 lat robił. Oczywiście taka sytuacja, wiemy o tym, że w żadnym realnym biznesie nie ma miejsca. Że siedzimy, a pieniądze lecą z nieba. Tak, i za chwilkę się okazało, że jednak przy tych choinkach też trzeba troszeczkę popracować. Pan wiedział, że te pieniądze nie będą szybciej niż 6, 7, 8, 10 lat, a mimo wszystko wszedł pan w taki biznes. I wykorzystując środki finansowe zarobione w innych przedsięwzięciach do tego, żeby prowadzić plantację choinek. Tu mamy drzewko bardzo ładne i proporcjonalne i trudno w tym momencie nie uwierzyć, że będzie z tego ładna choinka, bo będzie. Ale tu mamy taki krzak. Czy potrafi pani to wyprowadzić, pani Renato? Ja zaryzykuję i po prostu zetnę to. Cofnę choinkę o kilka lat do tyłu. Tak. I ona powinna teraz... Tak. Czyli to nie będzie choinka. Tak, mamy coś takiego, co już choinkę troszkę bardziej przypomina. I co byśmy z tym zrobili? Czyli na przykład ciach, tutaj tak samo. Dobra. Dobra. No to tak myślałem. Teraz tu to. Teraz tu to. I będzie z tego choinka. Czyli dla młodszych widzów, tu kiedyś kupicie tą choinkę dla swoich dzieci, którzy dopiero oglądają, którzy mają powiedzmy teraz 15 lat, to za 6 lat taką choinkę, za 5 lat będziecie mogli... Za 4 lata. Za 4 już. Lata, no to czyli starsze osoby jednak będą kupowały taką choinkę i będą pod tą choinkę kupowały prezenty swoim dzieciom. Piękne to jest. I tak całą taką rajkę musicie iść, przeglądać każdą choineczkę i przycinać. Tak jak przez cały rok. Takich podejść do każdej choinki jest w sumie około 100. W głowie się nie mieści, naprawdę. To jest wielki szacunek za podejście do takiego biznesu. Tutaj choinki, które już odpoczęły, mogą być siatkowane. Wykorzystujemy do tego celu siatkarki hydrauliczne. Takie drzewo w czasie transportu nie będzie uszkodzone i również zmniejszymy uciążliwość transportu dla środowiska. To też wszystko jest ważne. No tak, ale 50 tysięcy choinek wyciąć w jeden sezon, no to jest dużo pracy. Nie dość, że w jeden sezon, staramy się to zrobić w około 2 tygodnie, wycinając około 2,5-3 tysiące choinek dziennie, kując i wysyłając około 3 tysiące choinek. Wyobrażał sobie pan to powiedzmy 15 lat temu, że tak to będzie wyglądało? Proszę pana, z zawodu jestem specjalistą od organizacji fabryki, przedsiębiorstw. Bez tego takie zorganizowanie pracy na plantacji nie było trudne. No to wielki szacunek, że ta wiedza, którą tam pan nabył, mógł pan przełożyć na inne biznesy i mimo wszystko to się sprawdza. Tu przed jeden jest, o, tak, tu tak, żeby ona była na pierwsza, nie? Dobra, czyli robię tak? Nie, tak, dobrze? I tu trzymam siatkę. Co teraz? I tu nożykiem. I tak 800. I tak cały dzień, i 800. O, ta większa. Na hak. Tu podnosimy. Dobra.
Trzymamy. Dobra. No i tak 800. Mamy wszystko policzone w komputerze, wiadomo gdzie co, co do choinki. Czyli tu jesteśmy w miejscu, o którym Pan wspominał, czyli choinki wykopywane, tak? Doniczkowe. Tak, rynek na choinki w Donicach rośnie, z roku na rok rośnie. Coraz więcej osób chce mieć choinkę w Donicy, aczkolwiek uprzedzamy. Nie każda z tych choinek się przyjmie później w ogródku. Wystarczy popatrzeć na wielkość Donic, wystarczy popatrzeć na wielkość choinki. Część systemu korzeniowego musiała zostać przycięta. Czyli można kupić taką choineczkę w Donicy, ale nie jest to pewne, że po prostu później nam się przyjmie, ale jest pewne, że dłużej wytrzyma w naszym domu. Tak, pakowanie na palety pozwala zaoszczędzić połowę miejsca przy transporcie i pozwala znacznie przyspieszyć proces samego załadunku. Ze szkółki taką mini choineczkę kupuje się w jakiej cenie? Średnio? Taka choinka średnio kosztuje około 2 zł, 2,50, 2,20. Za taką trzyletnią, powiedzmy, choinkę, którą możemy posadzić. Choinkę, tak. Choinkę, którą już wycinamy, tak jak widzieliśmy wcześniej, jesteśmy w stanie sprzedać w jakim przedziale cenowym? Obrocie hurtowym będzie kosztowała między 40 a 80 zł. Natomiast w obrocie detalicznym będzie kosztowała około, powiedzmy, 70 zł, najdroższych i 200 zł. Czyli żeby zarobić, powiedzmy, wydać na nią 2 zł, włożyć pracę przez 10 lat i sprzedajemy ją za 50-70 zł? Tak, tylko tyle. I to się wszystko spina? Znaczy musi, bo patrząc... Z trudem, ale się spina. Można powiedzieć, że w tej chwili cały rynek europejski jest pod bardzo dużą presją. Trudno się w tym biznesie utrzymać. Natomiast przyszły takie czasy, że dobrze egzystują firmy profesjonalne. A tutaj ile mamy tych hektarów? Tu mamy 100 hektarów i w polskich warunkach taka plantacja może sobie poradzić. I przy dobrej organizacji pracy możemy ten koniec z końcem związać. Czy za tą fabrykę tlenu w ogóle mamy jakieś dotacje, pieniądze z państwa, z Unii, skądkolwiek za to, że tworzymy ten tlen na swoim terenie, na swoim placu prywatnym? Niestety nie, nikt w ten sposób na to nie patrzy. Także dotacji za pochłanianie dwutlenku węgla i za produkowanie tlenu. Czyli jak się kupi samochód elektryczny, to wtedy jest dotacja, bo jest ekologia, ale jak pan obsadza 100 hektarów choinkami, które dają tlen, nic. Panie Marcinie, dziękuję panu bardzo za to, że mogłem dzisiaj cały dzień spędzić na pana plantacji, że moi widzowie mogli zobaczyć, że biznes związany z choinkami, który mamy w domu na święta, nie jest to tylko biznes w grudniu czy w listopadzie, a to jest przez cały rok, a nawet przez lata. Dziękuję bardzo. Natomiast na zakończenie tylko jedno chciałem państwu powiedzieć. Tylko choinka naturalna.